swing him from the yard. Cześć, siemano, witajcie z tej strony Boluzi, to kolejny odcineczek z Rafcika. Tak, dawno nie było i też się mega cieszę z tego powodu i oczywiście ze mną jest Adaś. To by inny, witam serdecznie. I ciśniemy sobie, dobijamy ten pierwszy sezon do końca. Jak widzicie, nasza tutaj tratetwa się rozbudowuje, wieża jest budowana cały czas, ale na razie prace stanęły. Prace stanęły i z racji weszła nowa aktualizacja, która niestety nie odblokowała nam tej wyspy w 100% jeszcze, ale przy okazji sobie płynąłem, bo będziemy teraz sobie zbierać minut w dzisiejszym odcinku również i rozbudowywać dalej. I przy okazji ja patrzę, a nagle mi się ta wyspa ładuje. No to mówię, wstąpimy sobie na nią. Pozbieramy też drzewa, bo nam jest bardzo potrzebne, bo niestety, ale wszystkie szyszki i takie duperele nam już się pokończyły. Generalnie tu już od razu, jak na samym wstępie widzicie, niedźwiedź napiera niemiłosiernie, to jest taki zawodnik, że szok. Musimy go tutaj załatwić. Mam nadzieję, że bez zbędnych tracenia krwi. Ło! Ale czas. No ci zapierdzieli. Dobra. No i ja Misiu, macetą parę razy go dowaliłem i... Macetą, okay. Dobra. Nie powiem. Idziemy, Adaś, na szybkości. Drzewa. Co? Tu jest drzewo. Pościnamy sobie dzisiaj fajnie, bo wiecie, już teraz, że tak powiem, w tym... Aha, ten drzewo nie jest zaśnięcie. A w tym rafcie nie jest aż tak dużo prac, gdzie byśmy mogli sobie naprawdę nagrywać teraz co dwa dni. Teraz te odcinki są takie wyjątkowe moim zdaniem, bo nagrywamy je tylko po prostu raz na jakiś czas, kiedy mamy coś fajnego i nie mamy jakiejś innej serii, bo jak teraz widzicie na kanałach, naprawdę się dzieje dzisiaj, czyli że wczoraj, bo dzisiaj nagrywamy, jak Adaś wydaje sobie w Requesta. Bardzo serdecznie zapraszam was do niego. Wreszcie powracamy sobie do tej cudownej gierki. Ej, wiesz co jest najgorsze? Że tu jest na górze tylko jedną choinkę póki co znalazłem, żeby ją zrąbać. Niestety to nie jest jakoś dużo, ale byleby dropnęły szyszki. Niestety poleciało same deski. Więc szukamy dalej. Na szybkości tu zlecimy 1500 metrów. Mamy właśnie... Ej, co to? Ej, pszczoły! Aha, czyli one już teraz latają tak inaczej. O lol. Dobra, ja zasłucham potem. Co, atakują? Może tak, dobra. Ja uciekam wtedy, bo nie wiem czemu można z miodu robić maść leczniczą jakąś nową. Więc ja uciekam na tratwę. Ty, mordo, weź gdzieś indziej obejdź, jak możesz. Nie, poszukaj desek. Zejdź tam na dół. Trochę tak się też cykam, więc... Nie, to na razie zejdź na dół i idę zobaczyć. Pole odpadków tutaj we wodzie jest. Ja pierdykam. Tak, byłem. Pływałem, bo szukałem gliny. Niestety u nas gliny jest coraz mniej i potrzebujemy jej jak najwięcej. Dobra, ja z tego, co dobrze pamiętam, chyba mogę się nauczyć bez niczego. Zaryzykuję, może przejdę koło nich. Tej do łapania. Sweep knit mamy. I co potrzebujemy, żeby zrobić? O, super. Przebiegam koło nich i nie zaatakowali mnie. No to nie, to one są do łapania. Co tu potrzeba? No maść pnącza, deski, wow. To ja zbieram ten. Wow, chyba są jakieś jaja. 15 desek aż potrzeba. Ale chyba ikonkę miodu zmienili, bo... Tak, nie wiem. Tak zmienili? Bo jest taka, bo jest to taka jest żółta. Boże, ten. Ja się, mordo, tyle naszukałem przed odcinkiem, jak to zrobić, nie? Honey Comp teraz tak, się to nazywa. Tak, bo po tego potrzeba, żeby ul zrobić. A ja tak mówię, kurde, skąd ja to wezmę, nie? Ja mówię, dobra, może znajdę tamto, to wtedy będę mógł to sprawdzić. Ej, no ale to są jakieś jajca. Mam nadzieję, że będzie można łapać to wszystkie, ten, zwierzęta, nie? Ja już 9 zebrałem tego. Co? Tego honeycomba. No żartujesz. No nie. Ej, to szok. Człowiek jednak angielskiego nie uczy, no bo wiemy, co to jest honey, ale komp niestety nie wiem. Komp był komputer. Szpila, machen, na stojachę. Jo, szpilet, machen, na stojachę, wiem. Dobra, wiem, uwaga, lecimy po pszczółki. Tylko, że ej, czekajcie, ja pójdę po pszczoły i co ja z nimi zrobię? Pszczółki. Dobra, mordo, będziesz mi potrzebny z tym honejem swoim. Bo żeby zrobić ul, ja potrzebuję wsadzić ten honej. Dobra, uwaga, jak to ja jestem przy tych pszczołach, więc... Jak jesteś na górze, to... O Boże, jak lata. Pa, co robi go? Dobra. Porąbało papaty. Niby złapałem. No ale to może pojedynczo łapiesz, ale weź całą złap. Nie, no jest, mam złapane, bo mi pisze, że jest załadowane. Chodź, mordeczko, wrócimy i zobaczymy, ile... Ile razy? Ogo. Czy tu jest, ile tego jest? To maka. Generalnie zrobimy sobie, nie wiem czemu, Adam, byłbym za tym, że góra będzie taka niewykorzystana i tam, no wiesz, te pszczoły, żeby nam latały przy tym, wiesz co, po tratwie to tak słabo. Moim zdaniem tam na górze nie, by się nasadziło kwiatów, bo chyba one potrzebują kwiatów, aby dawały miód. I wtedy byśmy mogli tam ogarnąć ten. Dobra, zapodaj mi, mordeczko. Masz. Pięknie. O, to nie to chciałem. Dokładnie.
To nie to. Jeszcze coś innego. Ja potrzebuję taki dzban. Ben Jar potrzebuje. No, no to. Jak no to się robi teraz? Może to trzeba zrobić najpierw właśnie z tego. Tego Ben Jara. Czekaj. Naucz się robić maść. Dobra, no nauczę się robić to i to. I co mi to da? Ale jak się nauczyć robić tego Ben Jara? Ben Jedera? Bardzo łatwo zrobić. No wiem, że ona robi fisję. Czekaj. A może to się znajduje coś tutaj gdzieś? Nie. A gdzie ty to ten? Na stole. Na stole jest. Dobra, ja zdziabię deski. Ty tam popatrz. No kurde, ja myślałem, że to jest ten słoik. Chyba, że czekaj. Healing jest tutaj, jajko, glina. Chyba, że... jeżeli chodzi o maść leczniczą, potrzebujesz jajko, glinę i tego... No tak, ja nie chcę maści, tak? Ja chcę tego... Benżara. Mogę zrobić miód, no dobra. Serio? Miód się... ten... Aha, no tak, szkło plus... plus ten, to robisz dwa... te miodu. Kurcze! Powiem ci, że... nie wiem skąd to znać. Dobra, nie traćmy mordo czasu, leć na wyspę i spadamy na tamtą. I będziemy ogarniać wtedy, chcę zobaczyć, bo... jak wygląda to, gdzie ty jest tu. I dobra, co? Ja sobie, o, ostatnie dwie sadzone. A, to BHF, tak? O co ci chodzi? To chcesz zrobić? Ten taki słoik niebieski. Niebieski słoik potrzeba. Chcę pomyśleć, gdzie by to można było wsadzić, co by nam to wytworzyło, wiesz? Chyba, że to daje... albo z jakiegoś... chyba, że musisz ten ul złapać w to. Czekaj, nie pisze nic? Stop. To jakaś po kolei, to trzeba to zrobić. Dobra, okej. Okay. Aha, tu jest po angielsku, jeszcze to zrobili, także za dużo się nie dowiemy. Ja mi się zdaje, że tutaj gdzieś to jest, no nie będzie to takie łatwe pewnie. Albo to trzeba jakoś stworzyć z czegoś. Tylko z czego. Albo nie wiem. To jest miód, to jest zwykły. Honey jest... jars, no to jest do tworzenia tych... albo z tych miśków to jest coś. A nie, no pszczoła. Pokaż, jak to wygląda jeszcze raz. Nie możesz, jak ja jestem? Nie. Zobacz. Kurczę, czasek wieczony. Nic, ja biegnę po wyspie, może to gdzieś na wyspie słoik... jest, to, nie? Ej, słoik z pszczołami, poczekaj. To jest słoik z pszczołami, czyli co? To nie jest z miodem. Czyli jakby zrobił słoik... czekaj, miód. Ej, a tak, jak zebrałeś te pszczoły, no. To może musisz zebrać pszczoły. A nie mam... i te pszczoły z czymś połączyć. A nie mam gdzie ich wyrzucić, wiesz? Dobra, ja idę po szkło, bo szkła wiem, że... a może ze szkłem to jakoś połączyć trzeba. Dobra, stworzyłem słoiki miodu. Co nam dawało szkło? A nie, no tu nic nie mogę. Tak jakbym chciał złapać pszczoły, kurczę, w słoik, ale nie wiem jak. Chyba, że muszę tak... ej, dobra, ja muszę pewnie tyle razy te pszczoły łapać, aż wyleci słoik z nich, wiesz? A może. Czyli ja wezmę sobie tak, ze sobą wezmę szkło, bo może to mi jakoś, nie wiem, stworzy. Nie, wiecie, nie chciałem ludzi ogarniać, spoilerować sobie na odcinku. Najgorsze jest to, że mamy niedźwiedzia. Mamy niedźwiedka? Pozdrów go. Boję się, że będzie mnie skuba nie zgonił. Musisz go zabić, bo... nie, ja pojedę na górę. Ja już jestem tutaj, na pszczołach, tędy weszłem. Ja też szedłem bokiem, idę. Tylko po prawo. O, jesteś, ty dobra. Tędy same. Będę tyle pszczoły łapał, aż mi to może wytworzy. Mogłem ja też wziąć, a może we dwoje musimy. Czekaj, bo faktycznie może ja muszę to tyle razy łapać, żeby to tutaj... całe kombo musisz zebrać. Bo ja mam... się okazuje, że to co ja mam... o! O! Jest faktycznie! Widzisz? Boże, pięć aż wyskoczyło z tego! No jo, człowiek kurczę nie czyta, ja nie wiem, czyta że i dlatego. To zebrać, bo to ten... no lata, czy tu jeszcze było jedno. Dobra, starczy, tyle uli nam starczy na pewno chyba. Nie wiem, ale, ale jajca. Ej, chodź tu jeszcze weźmiemy te pszczoły z drugiej dobra, strony. No weźmiemy. Ej, ale powiem ci, nie domyślałem się, że to tak będzie wyglądało. Ojej, tylko przepaść. Wskoczyłeś? Wskoczyłeś? Nie. Dobra, ja wskoczyłem. Kurczę, nie myślałem, bo na początku myślałem, że to jest jakiś inny słoik z miodem, ale tak później dopiero jak się przypatrzyłem i się okazało, że to kurcze są te. O kurde, ty, żądlą. Wiesz o tym? Ja? No, jak zabrałem miód, to mnie wyrządliły mnie. Ajajaj, urządliły. Ej, masakra. Czyli blisko czy nie można. O, jeszcze kratę znalazłem. Deska, gwóźdź, literę. Ej, dobra, ładnie żądlą. Ładnie, mnie zawaliły tak, że... dobra, złapałem. Ej, tu jeszcze są kolejne, widzisz?
Trzy, jeszcze dwa są. Kurde, Mordo, ja nie zabrał. To... Ej, ja bym zabrał na zaś. Pozbierałem. Czekaj. Ja bym zabrał na zaś, bo wiesz jak to jest. Dobra, będziemy płynąć teraz na tamtą, na babola naszego. No. To już będziemy mogli rozwijać. Ale kurde, kolejny... sok. Honejów twoich sześć. Ło. Więc też do maści się potem to przyda. Jest. Trafiłem. Pięknie, mam pozbierane pszczoły. A miód widziałeś gdzieś jeszcze? Nie. Ale właśnie bardzo potrzebny będzie, bo będziemy szybciej płynąć. Bo nie będziemy przepalać tak to desek, ty, faktycznie. To miodu ile możesz, to pozbieraj. Czy ja no miod cały zbieram, czy nie zostawię jej miodu, ale już nie ma. Okej, ja zdziabuję i ciśniemy na tratetwę, bo ogólnie podamy, bo... widzę, że się robi głodny i chce mi się też pić, a nie zabrałem nic ze sobą, bo wiedziałem, że ta tratetwa jest o wiele, wiele mniejsza. Ogólnie z tego co wiem, to shadery chyba można grać teraz praktycznie do każdej gry, więc z ludziska prawdopodobnie niedługo sobie pogrywam do gierek, takich właśnie jak tutaj Rafcik, myślę, że na shaderach. Fajna sprawa, na pewno drugi sezon bym wtedy zagrał sobie na shaderach. Bo to nie, nie byłaby taka wymagająca i wtedy mógłbym naprawdę mega się pobawić z tymi shaderkami jakoś fajnie. Więc tutaj na pewno dużo się będzie działo. Jak widzicie, tutaj ta wieża nadal jest i ona czeka na swoją aktualizację. Możemy iść Adam tutaj dołem właśnie, tylko musimy uważać na niedźwiadka. Generalnie też na babola chcemy płynąć nie tylko ze względu na miód, ale też nie mamy wykończonej tam misji ze względu na zabicie największego z niedźwiedzi. O Jezu Mordo, on jest tutaj. Ja pobiegłem w lewo. Górą. Czekaj, ja idę wodą. Ja idę a wodą. A widzę go, no. Weź, nie chcesz przyciągnąć tam do siebie? Się boję, on sobie chodzi normalnie, on sobie normalnie idzie. Ani się nie interesuje tobą, ani mną. A ty już jesteś tutaj, więc. Dobra, jest tyłem, gitara. Jestem na tatetwie. Ja od razu chodźmy. Chodźmy spać, Mordo, nie? Okej, mam tu cały miód, mam to wszystko połapane. Jest, dobra, nareszcie mamy kurcze szyszki. Bardzo mi tego brakowało. A, niepodlane mamy te. Dobra, już na szybkości to robię. Idę się najeść. Tutaj. Tak. Narobiłem trochę zupek tak. Nam. Ogólnie zrobiłbym ich bardzo fajnie więcej, bo nauczyłem się nowej zupy, która gdzieś tam w pamięci mi utkwiła od dawien dawna. Jest to zupa zrobiona z dwóch łódek i dwóch malin. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, Mordo, chodź spać. Ja już leżę, człowieku, odłogiem. Mniej więcej kiedy zaczęliśmy? Pewnie o 15 żeśmy gdzieś zaczęli. Dobra, wydaje mi się, że możemy płynąć. Odbijamy na... A, czekaj. O, Mordo, jest dla ciebie zadanko. Masz w skrzynce u zwierząt kilkanaście zepsutych tych baterii. Jakbyś mógł, porób latarki. Będą na zaś, na odkrywanie jakichś wysp, gdzieś jak nocy zostaniemy. Okej, okay. Czyli 90 stopni tutaj w bok. Spoko. Ja do tego idę sobie dodać miód na pewno, żebyśmy mieli coś właśnie w naszym biopaliwie. Okej, okay. Biopaliwo no, się... Przydałoby się zrobić skrzynię jeszcze na żarcie, bo naprawdę już mamy całą skrzynię. Dobra. Dowalono. Okej, okay, mogę odpuszczać ster i możemy na ruszać. Ster burtę możemy. Może, że ten miód gdzie indziej? Gdzie odkładamy tak to miód? Może, że gdzieś czekaj. Indziej? Rozumiem. Miód tutaj, tą ostatnią. Gdzie? O Jezus, kurwa, jak zapierdalamy, nie wykręcę. Dobra, wykręcę. Którą ostatnią? Tam, gdzie są przeżone, miód jest, wiesz, do czego nam potrzebny. Do biopaliwa. A, tu na końcu tej no, małej. On tam był zawsze kładziony, jak dobrze pamiętam. Okej, okay, dobra. Tylko, że tutaj nie ma. No nie ma, bo że się skończył. Z głowy guźca i... Dobra, okej. Okay. Ja idę sobie do stołu. I tworzymy to, tworzymy. Zbadaj, naucz się. Mamy to. Kurczę, jestem mega szczęśliwy, że takie coś dodali, że ta gra się rozwija, nie stoi w miejscu. I okej, okay, jak to wygląda? 20 dużo? Desek aż potrzeba na to. Zawias, glina. Jezu. Ojej, nie zrobimy. Musimy glina. Jak najszybciej szukać wyspy. Jesteśmy uwięzieni totalnie z gliną. Nie mamy gliny. Niekiedy było do, tak, a gliny nie, nie trzeba zbierać. To jednak wszystko trzeba zbierać. Po prostu no. Wszystko, bo to się przydaje na zaś. Dobra, ja sobie odkładam te rzeczy. Sprawa. Tutaj będę to sadził. To więc ja pójdę, ja mam co robić. Ja sobie pójdę teraz ogarniać i budować dalej tam właśnie. Mamy 1300 metrów. Miejmy nadzieję, że wypatrzymy jakąś wyspę. Jak tylko małą wypatrzysz, to od razu pełna dzida bez postoi, Mordo. Czekaj, bo muszę te. Dobra, to jest tych tak. Zepsutych baterii tak, mówisz, mam porobić. Porobić, jo. Lampki. Okej, to odkładam. Deski od razu zabieram ze sobą. Lampy. Nie biorę. A wszystkich. Latarnia na głowę jest. Okay. Czyli potrzebuję tylko liny i odpadki. Dobra. Tyk. Ja sobie tyk. Tu napiję.
porobiłem tych barwników pełno. Naprawdę, dzisiaj pograłem chyba sobie z godzinkę, tak, na luziku. No, godziny mnie nie było, więc... No, więc naprawdę spoko. Jeżeli grałeś cały czas, to tak. Okej, okay. Myślę, że mam najpotrzebniejsze rzeczy. A, gwoździe. Lewa, kraj i cztery, pięć. Dobra, mamy pięć lampek. Czekaj, ja muszę gwoździ poszukać. To odłożę sobie do nas do skrzyni. O, jest jeszcze u mnie jedna. Czyli jeszcze jedną zrobię. Dobra, możesz lamy też obciąć. Ogólnie będziemy tu przemalowywać, nie bójcie się, żeśmy tak to pomalowali, ale jak już skończymy ją budować, na spokojnie usiądziemy, jakieś naprawdę mega ładne kolorki sobie tutaj wybierzemy. Ej, wyspa, po prawej. Odbijaj, mordo, od razu. Po prawej? Tak, po prawej naszej. A tu, dobra. Od razu będziemy nurkować. Okej, okay, ja tutaj się zabieram teraz za budowanie. Ale ten zakręt też zarąbisty. Stawiasz sobie jak chcesz. Jak robimy dach? Zwykły, płaski chyba, nie? Świat płaski. Choć nie, jak będę chciał zrobić nie, płaski, wolałbym... to nie, nie zrobię płaskiego, nie mogę. Bo bym musiał robić te podstawki. Dobra, czyli... Aha, i tak będę musiał podstawki zrobić. Kurde, jest przypał. Bo z dachem będzie ciężko u nas tutaj na górze. Czemu? Z racji tego, że możemy... możesz go stawiać tylko na dwóch klockach, a później trzeba będzie coś do budowy. Dobra. A nie możemy zrobić takie jak tu mamy? Na, czekaj, naszą, a jak tam było zrobione? Jakim cudem on się tam zrobił? Aha, ściany! To nie były płaski, to były ściany i dlatego. No, to mamy naprawdę ciekawie, tu ci powiem. Jesteś na górze? Jo. Nie chciałbym spaść stąd. Koda. Zeskoczę, dobra, wyłączyć się. Wyłącz, 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 wyłącz. Pięknie. Kurwa, nogi połamane, człowieku, obydwie naraz. Dobra, wyłączone. Już mi tak deski skrzypiały, co nie, że to jest trzon. No to ci powiem, że nie wiem, czy nie zostawię sobie to na następny odcinek, żebyśmy kończyli. Nie wiem, pomyślę. Bo kurde, jeśli faktycznie tak jest, ja pierwsze co, dobra, wyrzucam wszystko, już tu teraz nie patrzę, bo ja później będę szedł na górę, to ja sobie to wezmę oczywiście. Najważniejsze dla mnie teraz to jest harpun i czy my mamy gdzieś tutaj sprzęt do nurkowania, czy nam wszystko się pokończyło? Nie wiem, polukaj w skrzyniach. Pokończyło nam się prawdopodobnie, jo, dobra. Co trzeba, żeby zrobić sprzęt do nurkowania? Na pewno płeteczkę bym chciał. Jest to plastik, mam takie rzeczy na pewno. Dobra, biorę to. Biorę... tak, tak, tak. I do tego liny. Tu mamy dużo. Od razu... Nie! Się... Dobra, mordeczko, mam płetetwy dla ciebie. Nie problemu, ale ja spadłem. Potrzebuję zrobić butlę. Okej, okay, butla jest. Do czemu tego nie mam plastiku. Spadłem. Okej, okay, dobra. Czyli maść pnącza musimy również brać. Butlę mam. Butlę zakładam. Płetwy zakładam. To zostawiam. Cyk. No ty tam już cyk. Tak nurkuj, ja tu ogarnę całą wysepkę i... Cyk, okej, okay, dobra. Napiję się. Limit. Dobra, kaj z rekinek. A żeś Kajs. Tu podpłynął ty. W ostatnim momencie mi się skończyła ta. Ej. Tykiera motyka. O Jezus, ale mnie zaskoczył skubaniec. Nie widziałem, bo przecież mi ten tunel wpłynął. Chodź tu, wariacie. Ej, wariaciku, wariaciku. O, dobra, jest żelaza trochę, to na pewno pobierzemy. Aj, 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 jeny. Nie ma. Dobra, ostatni cios. Ostatni klaps. Skubaniec. Ojej, ale tam ładna wyspa nam się trafiła do nurkowania, ci powiem. Ta tutaj, te? Tak. Taka ładna? Dobrze. Ta ładna, ta ładna, ta ładna. No kurde, ej! Długo, dawno, dawno wydał się mnie bity. Bity był przez mamę. Cyk, cyk, no kurde! Nie mogę go udziabać, patrz. Znaczy, w sensie nie mogę go dobić. Dawaj, dawaj! Płynie, dawaj, dawaj, chodź tu gościu, bo nie mam czasu. No nie wierzę, ugryz mnie. O, ja mam płetwy. Dawno wyszedłem, wyszedłem z tego. Mam, Boże, ja mam na sobie płetwy i tom do nurkowania budowy. Serio, nie zdjąłeś tego? Nie, znaczy nie na sobie, tylko w swoim tym, skrzynce, już znaczy w plecaku. Dobra, mordo ogień, nie? Ja muszę to wszystko powyjmować, bo no, trochę tak miałem. Więc muszę się tego pozbyć teraz. Odpadki, najważniejsza glina.
Żadna glizna nie może nam umknąć, bo nie mamy do zup. Nie może nam umknąć. Nie mamy do zup, nie mamy do robienia tych... Nie pomyślałbym, że glina ta będzie potrzebna, no ale o czymś tu skleić trzeba, cementu nie mamy. Dobra. Jest jakaś podwodna wyspa, już mi się to podoba. Na takiej małej, mało kiedy była spotykana, ale gliny jest dużo. To jest taki widok, który naprawdę mnie tutaj cieszy. Ej, najgorsze, nie mam haka. Szybko, żeśmy wtedy tego huntera tyle nagrywali i teraz... Fajnie sobie tak po takim czasie wejść, sobie na spokojnie pograć, więc tutaj się akurat bardzo, ale to bardzo z tego powodu cieszę, że tak to nam się udało ogarnąć. Gdzie ta wyspa mnie, gdzie ta woda mnie ze sobą wyprowadzi? Dobra, trochę tego niklu miedzi można wziąć, z racji tego, że się przyda jak najbardziej do robienia naszych wspaniałych, kurcze, akumulatorów, bo niestety szybko dosyć się to wszystko kończy. U zwierząt ostatnia Aida, a lamy coś tak człowieku patrzą się w dół. Ja mówię, o co chodzi, pijane kaca mają czy co? A to się okazało, że wody już nie miały i totalnie cały ten trawnik im wysechł. Nie było już totalnie nic. Więc całe szczęście wziąłem lamę jedną, to akurat fart, bo wiecie, mamy po tratwie porozstawiane właśnie takie kurcze, jakby to powiedzieć, te trawy, na których one się żywią. Wziąłem ją, zaniosłem, ona się najadła, poniosła go do góry i akurat zdążyła tamta urosnąć. Także nie powiem, dosyć pomysłowo to zrobiłem, ale kurczę gliny, ja cię kręcę. A ja znowu tego żelaza dużo. No to znaczy, fajnie metalu, to fajnie. Metal, glina też mam. No nie, naprawdę gliny jest od... Ole, żelazo, ciula. Tak, faktycznie. Faktycznie, żelaza, masz rację. Bardzo, już bardzo wydaje. Cztery w jednym miejscu znalazłem, co nie? Ale gliny Boże, też. Nie jedno nie zdziabi, już kolejne widzę. Ojejku, tu jak ale porośnięte. Nie, zawsze nie jak wiem, czy nie przyspieszyli pływanie. Bo na płetwach miałem płetwy kiedyś, ale nie zdawało mi się, że tak szybko pływa nad płetwami. Spokojnie, zapierdzielałeś jak trzeba. Serio, nie wiem, już dawno chyba nie pływałem. No my dawno w ogóle żeśmy nie pływali, bo żeśmy sobie odpuszczali ostatnimi czasy, bo wszystko żeśmy mieli. Wydawało mi się, że tu byłem, a tu proszę bardzo, glina się chyba odrodziła. Ale tutaj mamy dziabania. Leby mi... Boże, ej, nie będę ukrywał, że jestem zaskoczony i to pozytywnie tym, jak zwiększono drop chyba żelaza. Czaisz, że wpłynąłem sobie do tego? Do jakiejś jaskini? Tak, no to właśnie wiem, ja byłem w niej, już wydziabałem tam wszystko, co trzeba. Nie. Całą kratę znalazłem. Aha, to nie płynąłem tam dalej, myślałem, że nic nie ma. To spoko. Całą kratę znalazłem tutaj. Akurat krata była niezbyt ciekawa. Płynąłem 18 gliny, tutaj. Tak jest! Zarobiliście je. Dobra. Gdzie tu jest to wszystko? Okej, ja już jestem z tej strony tratetwy. Generalnie... Oj, rekin! Mordo, ja mam wszystko zebrane ogólnie. Ja powiem ci szczerze, że ja nie wiem, czy jeszcze coś tu mam, jeżeli ty... Ja naprawdę, ja wszystko wyzbierałem i wydaje mi się... Ja poleciałem tam do tej jaskini i to nie był głupi pomysł. No, jest, zdążyłem. Uff. Od razu ściągam płetwy za pamięci, także mordeczko cię zapraszam. Czemu ty to wyrzucasz? O, dobra. O, udało się. Płetwa, myślałem, to. Takie olaga, bo miałem, że... Płetwy mam dla ciebie też jedne, następnie zaś 15 żelaza mam, mordo. Dobra, to żelazo dajemy do przepalania, w ogóle nasze piece tu, kurczę, nie chodziły chyba z 3 miesiące, jak nie dłużej. Generalnie tak, skóra. Skórę mogę zostawić. Trzeba będzie zbroję w ogóle podrobić chyba naszą. Tak coś czuję. Glinę chowasz do tego? Czy ty potrzebujesz gliny? Ja potrzebuję, ale to schowaj ją. Schowaj, bo ja już tyle co nadrobiłem, to ja, na dole, tak. Ja będę miał. Mordo, mógłbym cię poprosić, żebyś pojechał na tą, na Babola. Aha. Jest 1466 ustawione i tam bym chciał właśnie już zmierzać. A jest ustawione? Jest ustawione, przynajmniej no było. 1466, to jest ta niebieska tak to wtedy. Tak, to jest ta z niedźwiedziami. Czyli jak niebieski, w lewo, czyli w lewo, czy w którą? Tak. W lewo, jak niebieski zaznaczony, nie zielony, to... Czekaj, ja odbiję i powiedz... Dobra, ja pójdę zobaczyć wtedy. Zobacz. Dobra, prostuj. Dobra, pięknie. Włączamy silniki i ogień na tłoki. Już pobiegłem, poczekaj, no buty se założę. Ona spcha na bok. Dobra, cyk. Odpaliłeś, dobra, ogień. Dobra, jeszcze raz dorzucę desek ostatnich. Okej, tu widzę, że nam się naprawdę fajnie to robi. Mamy na pewno biopaliwo. Miodu widzę, że tu ładnie wrzuciłeś. Wrzucę sobie kokosa. Wymagany miód, wymagane jedzenie. Aha, miodu bym musiał robić. Dobra, nie skupiam się na tym. Cisnę, żebyśmy tutaj przepalali wszystko.
Okej, okay, rzucamy. Gitara siema. Co my tu nadal mamy? Okej, okay, posadziłem te, ale nie wiem czy podlałem. Podlać, podlałem. Mogę się napić. I mogę zacząć sobie już działać. Miski, właśnie, trzeba zrobić miski i od razu będziemy sobie. No i możemy ogarniać te. Żarełko. Namciłam się. Dobra, nie za dużo tych misek. Na razie, żeby starczyło 12. Mordeczko, poczekaj, no, ja to muszę zjeść, bo by mi się przydało troszkę. Ty masz jak coś to w skrzyneczkach na górze, w lodówce. Zobaczcie, bo tam zostawiałem. Idę szukać, bo jak. To jest ten miód tutaj. Tak, a jest skrzydełko z dżemem. No, zrobiłem. Mordeczka, to jest zdolny chłopak. To jest właśnie nowość. Pokaż, gdzie ty jesteś? Tu. Pokaż ludziom, jakie ty jesteś master chef. Poszkasz. Odwróć się do mnie, patrz tak. Ale ładnie, jeszcze bakłażanka tutaj nałożyłem, no. Widzę. A tutaj takie dorodne wacycusie są chyba, tak specjalnie dla ciebie robione. Ale wciągłem. Ale dobre. Dobra, kolejny, jak już widzicie właśnie, tak pamiętałem, że było 2 na 2 i mówię, kurde, to chyba było to, no i faktycznie się udało. Dobra, najważniejsza sprawa, no nie mamy algi niestety, więc nie możemy robić tych zup naszych algi, najbardziej pożywiennych. Czemu stoimy w miejscu? Nie wiem. Kurde, bo silniki chodzą, a silnik stanął o ten. Zobacz. Wyłączę go. A bo masz ten? Czekaj, muszę wykierować. Zobacz, wyciągło? Czekaj, muszę włączyć by ten. Jo, idzie. Masakra. Wyciągło to, zobacz. Nie. Nie wyciągło? Nie, bo jak włączam to. O, teraz dopiero poszedł. Wyszedł? Tak. Kurde, masakra, patrz, dobrze zauważyłem, co się dzieje, ty. Straciliśmy trochę. O, dużo. Dobra, myślę, że tak będzie. Jo, teraz jest prosto. Będzie prosto. Okej, okay. Tu się robi. O, jest żarełko. Biorę sobie to. Tak, dobra, tak patrzę, że przecież może jesteśmy przy tej wyspie nadal. Okej, okay, zostawiam. Jest miejsce? Aj jeny, no nie ma miejsca na miski. Aj jeny, jeny. Tu trzeba wyrzucić. No ja idę stworzyć tego, kurczę. Ula. Ula la la. I love you baby. Ula la la la. Dobra, teraz znajdźmy skrzynkę, w której ja się opróżniłem. To jest na pewno to. Znaczy to opróżnia się to zabrzmieć, w której ja zostawiłem wszystko, no i jest to. I dlatego na tej tracie tak nie wiem, jak mi się do tego. Wszystko jasne. Dobra, proszę czekaj. Państwa. Wszystko jasne. Potrzebuję teraz tak. Potrzebuję na pewno plastiku. Jeden zostawić mogę. I do tego potrzebuję jednego zawiasu. Który znajduje się, dwa zawiasy nawet, super. Okej, okay, mamy pierwszy ul stworzony. Fajnie to wygląda, więc smykajmy sobie szybciutko na górę. A, chodź spać najpierw, bo ja nie lubię po nocy takiego czegoś robić. Będziesz obcinał? Aj, pięknie mordeczko, coś złapał. Wróć. Tak. Aha, dobrze mordo, że ty powiedziałeś, żebym ja tego połapał. Czego? Bo 15 aż potrzeba tego było. Nie zwróciłem uwagi. No tych niebieskich pszczółek w słoiku. Mówiłem, pamiętaj. Dlatego jest tyle ich na wyspie. Dlatego tyle ich lepiej na zaś coś zbierać, niż potem mieć problemy z tym. Dobra, jak ty tam zespanie? Ale lecimy na tą wyspę? Śpimy i ty jak chcesz będziesz mógł lecieć. Ale to musimy skręcać mocno. To chodź, spać i wtedy. Wyśpijmy się. Skręcimy, bo ten. Bo nie zniknie nam, spokojnie, jak my śpimy to nie płyniemy przecież. W ogóle nie płyniemy? Nie płyniemy, stoimy w miejscu. No dobra, niech ci będzie, zaraz zobaczymy. Bo skręciłem specjalnie lekko w prawo, dobra, udało się. Dobra. Ja skręcam mocno dalej w prawo. To ty sobie tam zadziorgaj. Ja spadam na górę. Tylko płyniemy tak. Nie będę z łuku strzelał, streamka na Facebooku też nie będzie teraz. Dobra. Dobra, dwa surowe ziemniaki. Nie będziesz leżał tam na wersalce, będziesz... Tarser na tarce? Tak. Dokładnie. Okej, okay, głowę mogę po drodze wrzucić. Głowę to trzymaj lepiej na szyi. Na kłódkę. Też. Okej, okay, miotek mogę wrzucić tutaj. Niech się tu to biopaliwo tworzy. Niech się dzieje wola nieba. Dobra, idziemy zobaczyć co to się tam będzie działo. Jak ja to w ogóle wymyślę z tym dachem? Bo kurde, no jestem teraz naprawdę zdziwiony, żebym wiedział, to byśmy faktycznie zrobili te ściany mordo, nie? Ale teraz jest za późno już, żeby takie coś moim zdaniem ogarnąć. A jeżeli ja mam pomysł, dobra, mam pomysł. Czy ja będę mógł robić to na tym? Będę mógł, okej, okay, dobra. Mam chyba pomysł, który naprawdę
tutaj ogarnę. I w miarę jakoś wybrniemy z tej całej sytuacji, że to tak wyszło. I teraz uwaga. Czy tutaj... Dobra, muszę robić to tak. Cyk. To jest jedyny patent. Żebyśmy... O Jezus, w głowie mi się kręci. Co się dzieje, mordeczko? Napieramy na wyspę. Ale pierdolnęliśmy, nie? Mordo, góra lodowa. I no jak my Titanic chyba. Ja potrzebuję ty nie wędki, tylko... no, nie mamy tego. Mamy wiosło, gitara. Ja tym wiosłem zaraz tutaj podlecę trochę do przodu. Ale desek zmarł, Boże, poszło na to. Serio? Serio? To tak się zrobiło? Ale dobra, to jest na środku, ja będę mógł coś pokminić. I patrzcie teraz, co ja chciał wymyśleć. Potrzebuję i no ja tam wejść, tylko czy no nie mam wystarczającej liczby desek, żeby ja tam wchodzić mógł. Idę zobaczyć, jak to tam. Adam, czy ty nie masz desek jakiś? A ty przyniesiesz mi teraz, nie? Czekaj, desek. Na razie. W ogóle nie masz desek? No nie, no mam kilkanaście, ale ja już jak wejdę już tam, to i no to budowę. Na 18 chcesz? No to się przyjdę na pewno. Masz, na ziemi leżą. Kurde, na serio tak daleko odpłynęłeś mnie? A, tu stoi. Dobra, pozbieram jeszcze sobie. I tędy chyba wejdę tyłem. Jo, okay. Tędy wejdę. Dobra, co ja pozbierał? Boże, liści my mamy już nadmiar, nie? Mamy za dużo tego. Dobra, nie mam siekiery. Mogę zostawić. Muszę się cofnąć. Oddaj 8 desek. Tylko. Oddaj 8 desek. No to żeśmy się wymienili. Wyrzucam przy tym, przy... Ej! Co? Mordo! Co? Gdzie, że my tu mamy takie wejście? Czekaj, nie słyszę, gdzie? Z tyłu, na tratwę. Chodź tutaj do mnie. A. Widziałeś to? Tak! Byk. Z racji... Tu byśmy mogli coś zbunkrować. No. Ej, to możemy sobie coś schować. Nie, zwierzęta wejście. Trzymaj na umór. Nie no, to jest taki. Ja tam... Aaaa! Rekin prosto we mnie czaisz? Dobra. Rekin mi to otworzył dzioba i... Ciekam na górę. Oj, zwierzęta! Jak się okaże, że te pszczoły będą żądlić, nie? To my je tam zamkniemy. Ty, to by nie było głupie. I rekina tam razem. Zrobić to właśnie tam, nie? Po to, poczekaj, dobra, ja sobie postawię tego ula. Ula? Ula, jak to... ula w golfie. Jak, co ja to muszę w ogóle zrobić? Nie, 8 desek. Nie wiem. Zostawiłeś mi te 8 desek gdzieś? Tak. Gdzie? No przy piecach. Przy piecach, dobra. Co? Nie ma problemu. Tak jest. Uff, Jezus, Maria, się przestraszyłem. Tak, żebym się wystraszył, że hej, co? Czekajcie, najtańszym kosztem, żebym ja mógł wchodzić na... Deszczyca pada. To u ciebie. No, zaczyna dopiero kropić, jak mamy ci idą. Sześć. 2 na 2. 2 na 4. Za dużo ale capowała, człowieku, ta! Co? Czekaj. Mewa. Mhm. Ale czy da mi to wejść? W ogóle pozwoli mi to wejść, czy nie? Mordo, nie wiem, czy da pod nogę ci. Kurde no, nie wiem co zrobić, mordo. Jest, ul, po lulu wejdę. No tak, dobra. Lulu. I patrzcie. Ten jaki wariat. Takie coś muszę. Jobane wro. Kaskaderskie. Takie coś muszę. Na pełnej. Dobra, ogień wtedy. Działa, nie będziemy musieli mieć tego, nie? Działa. Tylko rogówki też muszę postawić, o. Rogówka? To jest tak. Tak. Super. Kurde, już się bałem, że naprawdę będziemy musieli, wiecie, bo moglibyśmy zrobić płaski dach, ale tu wszędzie pełno, co dwa klocki byłyby postawione, wiesz co. Te. No Boże, jak jest wysoko, zobacz. O, no ja chciałem właśnie tutaj wejść do ciebie, no, zeskoczyć po tą palemkę. Ej, spoko to nawet będzie wyglądać, dobra. 20 udało mi się całego staka. Ja wtedy idę na dół. Czy to coś się rozejrzy, czy czegoś nie ma? Nie, o. Już chyba nie, czy można płynąć dalej. O, no nafik. Dobra, jest okej. Okay. Jest kolejny biopaliwo. Spoko. Bio. I teraz. Miodu tam nie muszę mieć. Potrzebuję. Skoczył na ciebie prawie z góry. Dobre. Drzewa chcesz, tak? Tak. Masz. Teraz na tarce czyścię.
Okej, dzięki. Czekajcie, czy jestem w stanie... Nie, nie zrobię drugiego ula. Ja muszę wziąć je na górę. Teraz tak, ta jest za duża. Jak się robi malutkie skrzyneczki? Szczerze, mamy ich tutaj, na tym balkonie mamy ich za dużo. Tak niesymetrycznie one są. Proszę, mamy jeszcze, czyli że jeszcze mamy kolejne cztery, baterie zużyte? No w ogóle tych baterii to mamy od i ciut ciut. A one do czego są potrzebne? Baterie? Te zużyte? Tylko do tych latarek? Do tego latarek. O kurna, tylko 50 latarek. Może płyniemy dalej już, czy nie? Możemy płynąć. No to dawaj, musimy podnieść kotwicę. Teraz tak, żebyśmy nie zrobili tego samego błędu. Jest, szyszka wyleciała. Napilnować, włączymy silnik. O, odpolony. Słyszę, jak zatrybiło. Drugi też. Idzim. Idzim, mocno. Dobra. Kajon jest. Teraz tylko mi powiedz, ta, czy dobrze płyniemy na tą niebieską. Okej, okay, tego się napiję. Lytko w prawo daj mordo, jak jesteś tam. Lekko w prawo? Mhm. Jeszcze trochę. I prosty. Wyprostuj już. Dobra, pięknie. 660 metrów. Czy my mamy tutaj coś? Nie, nie mam nic. A jest jedna, dobra, to ją wysadzić, żeby był już spokój. Jeśli chodzi o staki tutaj. Wysadzić powietrze chcesz, nie? Dobra, kolejne rosną. Drzewo mi dałeś. Mam idealnie na kolejny ul. Chyba zrobię te dwa ule, żebyśmy mogli już naprawdę tak cisnąć fest z tym, nie? Ciśnijmy. Dobra, dwa zawiasy. To ty już zrobiłeś tam jeden ul? Jeden ul jest na górze, idę już zobaczyć. Tak. Cztery te. Do tego plastiku jeszcze trzy. Okej. Okay. Aha, dobra, nie zrobię ula. No tak, zapomniałem, że nie mamy 15 tych. Ale dobra, to ja sobie w ogóle pójdę i to odłożę. W jakiejś skrzynce. O ciulu, jaka wyspa. Gdzie? Przed nami, wysoka. To nie ta? No ja nie wiem, jak ona to była taka wysoka. Nie wiem. Ja pierdygam na górze, to widać znakomicie. Kliny 4, dwa zawiasy. Idę zobaczyć, czy na dole widać. Bo jeżeli na dole nie widać, to znaczy, że nam ta... da w ciul. Nie, widać na dole też, dobra, myślę, że tylko na wieży widać. Gdzie ta wyspa? A jo, to jest ta sama, bo jest ten... Baobab, no to tu chciałem dopłynąć. Dobra. Dobra, tylko teraz musimy znaleźć gdzieś miejsce do wpływania. Ty. Wąwóz. Tu nie w tym wąwozie czasami? Nie, chyba w prawo musimy odbić na tą, wiesz co. Już nie pamiętam, jak to było, ale chyba jo. Jo, w prawo musimy, chyba. Dawaj na prawo i na prawo tam. Za górę musimy opłynąć. Okej, okay, spoko. Czyli jeszcze dzisiaj coś pozbieramy i ubijemy tego największego niedźwiedzia chyba. No to będzie akcja, powiem ci, na śmierć i życie. Ja idę robić zbroję, tak to zaraz. Zbroję? Odkładam te duperele wszystkie. Najgorsze jest to, że ja będę walił w zbroję chyba. Co, ze co? Strachu. Ja będę walił w zbroję ze strachu. Dobrze, mordo. O, ale mamy wełny. Dobra, spoko. Biorę też. I teraz tak, buty mi się kończą, tu jakieś... czekajcie. Okej, okay, tu są. Nie mam. Aha, tego. Bo to tutaj na tą wyspę żeśmy wpływali, znaczy włazili tam po tej górze, co nie? Mordeczko, też chcesz wszystko zrobić ci? Nowe? Coś masz rozwalone? Ja mam tylko skórzaną zbroję i to by było na tyle. No to buty ci robię nie mam. I buty czopkę. I copkę też bym nie. Czekaj, muszę. Dobra, czopka. No nie, tu jest chyba, tak? I buty. Co? Tu można chyba wpłynąć. Nie! Do... Tu nigdzie nie można. Prawo całą wyspę musimy opłynąć. Podnieś te rzeczy dwie, żeby nie znikły. Muszę spiąć trochę ten, żebyśmy nie zawadzili. Dobra, ja tobie to wywalam. Gdzie leżysz mi tu? Tu. To wywalam i teraz tak, hełm. Czopkę mam, to wymieniam. Powymieniam sobie, no bo to jednak na bitwę się to przyda. Okej, okay, tak jest. Okej, okay, dobra, mamy to. Dzidę muszę zrobić, to idę to wykonać. Bo czymś się trzeba bronić. Gdzieś łuk miałem odłożony, więc zaraz go znajdę. Tu trzeba dwie sztabki metalu i jedną śrubę. Dwie sztabki metalu są. I dwie śruby... Nie, jedna śruba jest. I ona w zupełności mi wystarczy. Dobra. Zymyk fuch, tak, mam jeden do bronienia, drugi. Coś do zjedzenia. Do tego teraz łuk poszukać. Streamek na Facebooku. Bolek będzie strzelał z łuku. Okej, wezmę drugi łuk, żeby go dokończyć. Do Facebooku takie streamki będą tylko. Ej, kurde. Nie widzę mojego łuku zrobionego, a robiłem. Chyba. Nie pomogę ci, ja się nie zajmuję takimi rzeczami jak łuki.
Kurczę, no. Muszę obszukać wszystkie skrzynie. Jak to tam idzie? Opływam. Czekaj, jak tam radar w ogóle z wodą? U! Wody nie mają. Czekajcie. Ej, tak, jeszcze żeśmy nie opływali. Dobra. No nie, bo chcę, wiesz co, nie chcę mi się znowu tak, byśmy musieli znowu budować, wiesz co. No ja. Żeby wchodzić. Dobra, mamy napełnione. Moment, no ja nadal nie mam łuku, idę zobaczyć te skrzynie tutaj z przodu. Są dwa łuki do dokończenia, obydwa oczywiście ja wezmę, żeby to skończyć, żeby to się nie walało w skrzyniach. Ale to tylko i wyłącznie tyle, dobra, ja wezmę też tą kolejną dzidę. A, mordo, weź mojej skrzynki z dzidę i ty sobie ją rozwalić do końca, nie? Ja mam. Ej, ja mam co dwie tu dzidy. Jest? Po prawo. Po prawo? Po lewo, przepraszam. No jakiś wąwóz. Ale wejście, widziałeś? Do jakiejś jaskini chyba. Nie, ono pewnie można tam podpłynąć. Ej, to tu będzie chyba, nie? Jo. Tu w lewo chyba. Po lewej, tak, to jest chyba tu. Ej, co jest, aha, desek nie mam. Kurde, my żarcia bym mógł nastawić chociaż. Za ciemno jest, to jest trochę. Pójdziemy wyjście. A ja, jest! Jest, bo jest to wejście, dobra, jest to wejście dziwne, dobra. Dobra, ja sobie ten. To my tam podpływamy. Ja wtedy cisnę i robię łuk jeszcze raz niestety. Sprawdzam. Co zrobiłeś łuki i ten. No gdzieś zniknął. Albo mi się wydawało, że zrobiłem i tyle. Może nie klikłeś zrób. Nie wiem. Maść tnąca, dwie U będą. Nie będzie, trzeba przepalić. Tak. Dobra, mam nadzieję, że to szybko się przepali. Do tego zaraz będzie sztabka metalu, którą mogę sobie już kliknąć i zrobić. Liny 4 i 6. Pewnie będzie niedźwiadek na szczęście. Trzeba iść spać, bo silno się robi. Dobra, zaraz pójdziemy. I desek jeszcze 5. Okej, okay, to będzie git. Ty jesteś przy silnikach? Mogę być. To za 3, 2, 1, wyłącz. Poszło. Ja też zarzuciłem kotwic. Oby to wyłączyłeś? Tak. Git, okay. To idziemy spać. Ja mam tutaj zrobione, liny zostawię. A, dobra, liny miały być do tego. Masz tnącza. No, przepalaj się. Ogień, ogień. Chodź spać, to już się zrobi widno, zanim będziemy wchodzić. Ja już czekam. Dobra. Och. Mordo, dawno. Na się nie rozebrałeś zbytnio. Nie. Nie opyla mi się. Zdziap te palemki zasiać, jak możesz. Ja w tym czasie zrobię łuk. Czekaj, najpierw piciu sobie przygotuję. Kurna, dziot. Bo jak dobrze pamiętamy, to zawsze były problemy. Okej. Okay. Czyli mam. A ja nie mogę, bo mi się zbugowały, więc ty musisz. Dobra, mam wszystko. Palemki. Mamy wszystko do... Ja nie mam palemków, tylko dwie choinki. Kurde. Nie chcę zrobić. Nie chcę zrobić siekierki? Ty, nie da mam. Się jeszcze zdziałać. No, może tylko, tego, tylko palmę. Przydałoby się ten, siekierka mi, bo faktycznie nie mam. A nie chcę mi się teraz siedzieć i robić, bo przed chwilą się narobiłem. Nie chcesz tam właśnie mi ogarnąć? Siekierę ci mogę zrobić, nie ma problemu. Będziemy w głowie. Jeżeli będziemy mieli tylko deski. Mamy zaskakująco, dobra. Dobra. Tyle liny. Jeśli chodzi o naszą wodę, ponapełniać wszystko, bo jak wrócimy pewnie z bitwy. A najgorsze jest to, że... Czegoś robiłeś śrubę? Z mesztabki metalu. Sztabek metalu jest dużo. Dobra. Ja ogólnie gotów do akcji. Tutaj sobie muszę tak posegregować to, żebym wiedział jak to ogarniać. Jeśli chodzi o ryby. Tylko gdzie ty jesteś? Trzy te możemy wstawić. O, podziękował. Dziękować, dziękować. A przez domu wszyscy zdrowi? A, dziękować, dziękować. Dobra, tu jest żarełka. Żarełka. Dobra, ja mam full życie. Na taką misję to ja mogę ruszać. Nie wiem, jak ubijemy tego wielkiego. Z łuków trzeba będzie. Dam ci łuk, dam ci kilka strzał i będzie musiał jakoś wejść na górę i z łuków strzelać, nie? Bo on do pewnego momentu nie dobiega, bo nie damy rady inaczej chyba. Nie dobiega. Żeby ten, żeby to ogarnąć. Dobra, weźmy, gdzie mordo robiłeś te latarki? Porobiłeś jakieś czy nie bardzo? W skrzynkach są. Ze sprzętem? W moich skrzynkach. A. O Boże, ile? No, ze wszystkich. Narobiliście mordo. Chciałeś, to masz. Że się tak wyrażam. Ja mam chyba jeszcze zupkę? Jedną. Chcesz zjeść? Wiesz co, ja nie, jestem najedzony, pewnie. Dobra, to zupa będzie na później. Okej, okay, ciśniemy mordo, dawaj.
To tu się wchodziło? Nie, ej, to jest jakaś inne. Nie, no my tędy nie wchodziliśmy, bo my żeśmy się tak, ale to nie jest to zejście, co my kilka razy je znaleźliśmy. To było to. Nie, tam to było. Patrz, mordo. Odwróć się teraz do tyłu. Nie, to a załóż się, pustynne było, tam to było piachem. No są drugie jeszcze. No to musi być, bo to nie jest to. Na 100% mordo to nie jest to. Na pewno ja tu byłem, to wiem, bo pamiętam ten. Dobra, czekaj, stój. Otwórzmy sobie mapkę, żebyśmy dojść. To jest Dangar. Abyśmy doszli. Zaraz będzie ten duży, bo jeżeli jest ten znaczek tutaj. Poczekaj. My weszliśmy tędy, tędy lub tędy. To jest ta duże, to jest to duże wejście. Ej, to... patrz, tu gdzieś jest, bo zobacz, tu jest ta. A, faktycznie. To... Jesteśmy gdzieś przy nim. Boże, się wystraszę ciebie. Koniec. Ej, masakra, go nie widzę. Ej, uważajmy. Ej, tu jest ta. Co? Jaskinia. No tak, ej, ale... Ej, go nie ma. A u wrót ich szczerze świnia. No, ale właśnie nie ma świni. Ej, co tu jest? Ej, jajca ty. Nie ma tego dużego. Boże, my po niego przyjście, ale go nie ma. Czekaj, idę po grzyby. Ej, ale tego nie było, weź tu ten. Ej, dobra, idzie po miód, a nie wziąłem tej na, do miodu. Ej, nawet nie można nic już zrobić w tym. W tym jego żarełku, to nie? Ty, mordo, ja się cofnę. Bo nie wziąłem tego na miód. Boże, ja się przygotowałem na rzeź naprawdę, a jego nie ma. Nie wiem, ja tu się... Rozglądam, poczekam, bo może on na przykład po tej aktualizacji wreszcie chodzić. Ej, tutaj, jak nie? My mordo tutaj weszliśmy? Nie, my nie stąd szliśmy. Skąd my przyszliśmy? Z drugiej strony przyszliśmy. Tu, tędy, mordo, do mnie. Wróć. Do Wracam. Mnie. Jak za dawnych lat. Wróć do mnie. I tu tutaj możesz zeskoczyć. Tutaj możesz zeskoczyć, pa tu, tędy. Dobra, widzę tędy. Ej, Beka, nie wiedziałem, kurde, ale tu miałem wejść. No powiem ci tak, lepiej stanąć nie mogliśmy, nie? No. Bo chcieliśmy typowo wyszliśmy do niego. Na górę i... Chcieliśmy ale typowo do, przypłynąć do niego, a jego nie ma, ale to jest szok, on na noc może przyjdzie. Mi się zdaje, że on poszedł na akcję dymy. Patrz, jakąś. Kopulują się człowieku tam. Nie, on tu poszedł, on nie wiem, jak się położy. On miód trochę pozbieram. No jo, ale ten pszczółek tam szukaj. Lubisz miód? A pszczółki. Dobra, mam tą maszynkę. Okej, okay, wcisnę dalej. Kolejny miodzik wleciał do nas. Ej, szok, nie no kurde, tak. Nie pamiętam, jak my wtedy chodziliśmy, za każdym może razem on był. Mamy, a teraz nagle, o, proszę bardzo. Gdzieś sobie, ale dziwne, bo te jagody tak dziwnie, wiesz. Także ten, nie, ale jakby to nam już nie działało, bo tam zawsze wyskakiwało tam, że wrzuć jagody, co nie, czy coś w tym stylu, a tam nic nie można zrobić. Czekaj, ja wejdę na te i w te powinniśmy, mamy jeszcze 9 jagód aż do dania mu. I tego nie ma. Dziwna sprawa. Właśnie mówię, ja tam byłem i nie ma. Bierz mordo od razu drzewa, nie? Fajnie by było. Dobra. A powiedz mi, jak to... z pszczołami? Były czy nie? Nie. Ty, na razie. Ale będą jaja, nie? Mhm. Tak na razie tylko wstępnie. Jeżeli na tej nowej wyspie były tylko te pszczoły latające. Ale nie głupia. I przypadkiem tam dzisiaj żeśmy popłynęli, bo mówię, ja sobie płynąłem tutaj na babola, ale nie chciałem, że tak powiem, używać naszych silników, więc po prostu wziąłem sobie, żebym dryfował w tamtą stronę naszym żaglem i nagle patrzę, o ta wyspa, mówię, dobra, to sobie wyjdziemy. A tu proszę bardzo te pszczoły, no kurde w szoku, jeżeli... My zbroję teraz mamy, kurna, jeszcze nie ma. W ogóle, ej, będę silny, jeżeli nie będzie tu tych niedźwiedzi. To coś aktualizacja zrobiła? Nie wiem, może. Zaraz się dowiem, bo ogólnie mordo, ja te niedźwiedzie tutaj były, nie? Tu już teraz jakieś pierwsze biegam. Niedźwiedzie żeśmy spotkali, na pewno. Ten tam prawdopodobnie jeden niedźwiedź też był na dołku, jak żeśmy wchodzili powinni. A go nie było. W ogóle nie, tu nie ma nic, żadnego zwierzaka. Tam co wchodziliśmy mordo nie powinno być niedźwiedzia, bo tylko tam było tabliczka z ostrzeżeniem, że ten... Że mogą być. Że będzie zaraz. O Jezu, to ty. Ty nie słyszysz? Mhm. Aha. Dziabie te, ja cały czas drzewa zbieram. No Dziebongaj. Ważne, że Dziebongaj, a ja się rozglądam tak to. Jedną z misji mamy skończoną, czyli że mamy wreszcie ten miód, ale teraz mnie najbardziej rozwala to, że skąd wyjąć kolejne. Skąd wziąć miśka lepiej pewnie. To jest pytanie. Jagody wyzbierane. O, świetnie no, się skończyła. No rozglądam się i nawet ani jednego nie widać na horyzoncie, bo coś się zrąbało. Ale mamy desek. Będzie desek, nie? Będziemy kończyć tratwę u ciebie. Także luz. Ty jesteś?
Ja na dół tu szedłem i idę prawą stroną, tak wyspy brzegiem, wiesz? Tak, byliśmy razem, mogliśmy trochę nie rozdzielać. Ja idę wypatrzeć w ogóle cokolwiek, wiesz, bo jest ja, ale to naprawdę, ja biegam i ja nic nie widzę. O, tu jest ta, którym ja chciałem wpływać i myślałem, że to będzie tutaj. A powiedz mi, jak z miodem? Był miód czy nie? No 12 miodu zebrałem. Aha, no to miód jest. Dobra, idę w miejsce, w którym w 100% wiem, że był niedźwiedź. Bo tu jest droga, aby iść na ten. Tu nie zeskoczę. Tu jest droga, aby wchodzić na... No ja widzę jak 150. O, cisza, normalnie jakby umarła ta wyspa, to nie? I co tu będzie? Aha, ostrzega o niedźwiedziu? Mi się zdaje, że miśki trą ser na tarce. Hu, hu, hu. Była masakra. Zawsze człowiek bał się chodzić, a teraz tutaj się nie. Nie ma nic. To jest dół, dobra. Cisza, spokój. Ja już wróciłem do pierwszego momentu tutaj. Dobra, tu będzie ten, tu będzie droga na jaskinie. Chyba. No już wróciłem do tego miśka, znaczy do tego miejsca. Ale miśka jak nie ma, tak nie ma. Ja cały czas chodzę i szukam w ogóle jakiegoś, wiesz? Ale nie, no kurde, my wtedy żeśmy chodzili i chwila moment one nas atakowały. To by było niemożliwe, żeby nagle tak byśmy szli przypadkiem. Ty wchodzisz do tej jaskini? Nie, miśka. Tak, bo do jaskini tak. Nie, to nie ma. Albo nam się coś zbugowało, albo aktualizacja coś tutaj popsuła. Czekaj, tu był w 100% misiek za tą górką. Bo on strzegł tej jaskini. I uwaga. Czy on będzie, czy nie? Nie ma. Wszystkie miśki znikły z tej. Czyli może być, że ona będzie aktualizowana. Ale teraz pomyśl sobie, nie? Jeżeli my byśmy na starym save nie przeszli tego, jaka łatwa by była ta wyspa, nie? Bez miśków. Jakby byśmy ale nie ma tyle rzeczy, bo tu ja nic nie widzę. Ale to mordo, nie bo mamy zebrane, one dwa razy się nie ładują chyba. Nie wiem. Dziwne właśnie sprawy mi tutaj są. Dobra, no ale mamy mieć podwierdzone coś, jest tą wyspą nie tak, niestety to wymarło. Wiesz nie co, ogólnie teraz to taka opcja zrobimy, no bo będziemy kończyć przecież co. Tak, nie? Już kończę właśnie w tym momencie. I postawimy sobie serwer, nie będziemy odpływać stąd, postawimy serwer jeszcze raz i zobaczymy, czy się serwer po prostu zbugował, czy to jest wina tego. Aktualizacji spadłem, a nie. Ja szukam gdzieś wejścia do tratwy, wiesz, bo się troszeczkę się zgubiłem, ale... No ja jestem właśnie na tratwie. Nic nie szkodzi, tak? Zgubiłem się. Kurwa, widzę pozdrowić. Mostek, widzę ten też. Przepaść. Ja pierdzielę, się zgubiłem. Dobra, jakąś drogę do domu chyba sobie znajdę, chyba. Daj radę. Ja trochę polatałem i znalazłem, to też znajdziesz. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Taki dłuższy dzisiaj odcineczek i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo po takiej długiej przerwie fajnie się dla nas na pewno nagrywa, a wam mam nadzieję, że fajnie się to ogląda. Także już bardzo serdecznie was na kolejny zapraszam do Adama i dalej będziemy obalać mity, będziemy szukać, co tu się wydarzyło, co tu się stanęło, czemuż to tak nam wszystko poznikało, a ja naprawdę zgubiłem się jak jeszcze chyba nigdy. Także my se skakamy tutaj i szukamy gdzieś powrotu do domu. Dobra, mniej więcej muszę się kierować w tamtą stronę, więc powinienem gdzieś domek prostą stronę chyba znaleźć. Dobra, także co, do kolejnego odcineczka, zostawcie łapkę w górę, strzałeczkę i na razie trzymajcie się, cześć! Hello.